Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Jak radzić sobie z konfliktem w klasie? Dzisiejsze spotkanie odbywa się w cyklu Odporna Szkoła i jest również realizowane w ramach projektu Włącz Szkołę, projektu realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Realizowanego wspólnie z Fundacją Pole Dialogu. I organizatorem dzisiejszego spotkania jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacja, którą Państwo na pewno świetnie znają, pozarządowa, zajmujemy się edukacją i między innymi proponujemy programy skierowane do nauczycieli, nauczycieli i dyrektorów dyrekcji szkół, proponując nowe metody. Więcej na naszej stronie co.org.pl, nie będę tutaj przedłużał. Również zapraszamy na naszego bloga po praktyczne treści edukacyjne, materiały. W ostatnim czasie dużo materiałów związanych z tym, jak rozmawiać z uczniami i uczennicami o wojnie i o sytuacji w Ukrainie oraz też tym, jak przyjmować uczniów i uczennice właśnie z Ukrainy w swoich szkołach. Zapraszamy również na naszego Facebooka. Obecnie do programów rekrutacji jeszcze nie prowadzimy. Ruszamy z rekrutacją w czerwcu, już niedługo. Natomiast chciałbym tutaj zaprosić Państwa do takich dwóch aktywności. Pierwsza z nich właśnie w ramach programu Włącz Szkołę, w ramach którego odbywa się również to spotkanie. Jest to program, który ma na celu poszerzanie wiedzy o współpracy z organizacjami społecznymi i możliwościach zaangażowania się zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Mamy tam atrakcyjne materiały w postaci takiej gry karcianej o organizacjach oraz zestawu scenariuszy i filmów. Do tego programu również zapraszamy od czerwca, ale już 8 kwietnia organizujemy internetowy festiwal współpracy, czyli jest takie kilkugodzinne wydarzenie, w którym mogą wziąć udział właśnie zespoły uczniowskie wspólnie z nauczycielem i wziąć udział w takich zadaniach, w ramach których będą właśnie poznawali różne możliwości działania w organizacjach społecznych. Serdecznie zapraszam, tutaj link jest wysłany na czacie. A drugie wydarzenie najbliższe, do którego też chciałbym zaprosić, właśnie związane z obecną sytuacją, z wojną i z dużą liczbą dzieci, które dołączają do naszych szkół. Uczę polskiego jako obcego, cykl 4 spotkań online, w których właśnie będziemy poruszali tematykę uczenia języka polskiego jako właśnie obcego w oddziałach przygotowawczych. 4 spotkania, jak Państwo widzą, 31 marca, pierwsze, czyli za tydzień. I też jeden z dzisiejszych naszych prelegentów, Maciej też będzie jednym z współprowadzących, więc może serdecznie zaprosić Państwa. No tak, i jeszcze z technicznych informacji zachęcamy do zadawania pytań na czacie oczywiście, zarówno tych z Państwa, którzy są z nami dzisiaj na Zoomie, jak i pozostałe osoby oglądające nas na Facebooku. Też te pytania czy komentarze z Facebooka będą przekazywane naszym prelegentom i prelegentowi dzisiaj. No i też tradycyjnie zaświadczenie jest dostępne dla tych, którzy biorą udział w spotkaniu naszym na Zoomie, będzie podane link do zaświadczeń pod koniec naszego spotkania na czacie i będzie można przez ten link pobrać zaświadczeń. To chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie formalne i organizacyjne. A teraz już mam wielką przyjemność powitać naszych dzisiejszych gości, nasze prelegentki i prelegenta. Witam bardzo serdecznie Dorotę Witten, wiceprezeskę Fundacji Dom Pokoju, socjolożkę i mediatorkę, właśnie zajmującą się konfliktem w przestrzeni społecznej oraz w szkole. Witam bardzo serdecznie.
Witam Bernadety Białek, nauczycielkę języka polskiego WOS-u ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Zabrzu, również mentorkę, autorkę materiałów edukacyjnych, również też realizatorkę wielu projektów społecznych. Witamy. Dobry wieczór. I witam bardzo serdecznie Macieja Wójdynę, pedagog, nauczyciel języka polskiego w liceum i technikum, tutaj szkoły średnie. No ale właśnie też absolwent Szkoły Dobrej Edukacji, Instytutu Tutoringu Szkolnego. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i chcieliśmy zacząć, no tak, no nasz temat dzisiejszego spotkania to jest jak radzić sobie w konflikcie z... No ja się jeszcze nie przedstawiłem, tak to wspomniałem, że ja sam nie powiedziałem, jak się nazywa Michał Dragasz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja z kolei pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i zajmuję się prowadzeniem projektów dla młodzieży, głównie takich związanych z samorządnością uczniowską i aktywnością społeczną. No ale wracając do naszego wątku, chciałbym, żebyśmy może sobie wyjaśnili w ogóle właśnie, czym jest konflikt, o czym, jak rozumieć konflikt oczywiście w kontekście relacji pomiędzy osobami, w kontekście grupy. Doroto. Dobry wieczór, dziękuję. Ja się zastanawiałam, od czego zacząć, bo mogę zacząć od definicji konfliktu, ale zacznę od tego, od czego zawsze zaczynają mediatorzy, mediatorki, kiedy mówią o konflikcie, czyli od przypowieści od pomarańczy. Od razu przepraszam wszystkie osoby, które mnie znają, ale sobie przypomnijcie. Przypowieść o pomarańczy jest o tym, że są dwie siostry, które się wieczorem, mama siedzi w pokoju, ogląda telewizję, słyszy, jak jej dwie córki się kłócą o pomarańczy. Została ostatnia pomarańcza, dziewczyny się kłócą, kto ma rodzeństwo, kto słyszał kłótnie rówieśnicze, kłótnie między rodzeństwem, ten wie, jak to wygląda. Dawaj mi tą pomarańczę, to moja pomarańcza, a ja wcześniej ją chciałam, a ja sobie wcześniej o niej pomyślałam i tak dalej, i tak dalej. I mama w końcu nie może znieść już tego, że jej córki się kłócą, przychodzi do kuchni, przecina te pomarańcze, zabiera dziewczynom pomarańcze, przecina ją również tylko z pesteczkami na pół, daje dziewczynom po dwie pół, po połówce pomarańczy i widzi, że coś się dzieje. Więc zadaję takie pytanie, które właściwie jest kluczowe, jeśli mówimy o konflikcie. Pyta się, po co wam była ta pomarańcza? I wtedy jedna z dziewczyn odpowiada, chciałam wycisnąć sobie sok, a druga odpowiada, potrzebuję skórki z pomarańczy do ciasta. I to jest właściwie wszystko o konflikcie, łącznie z rozwiązaniem. Mama się zachowała jak arbiter, a potem dopiero zapytała o potrzeby. I teraz już sobie pozwolę bardzo krótko przytoczyć taką bardzo podstawową definicję konfliktu, na której ja pracuję. Tą definicję stworzył Morton Deutsch, amerykański psycholog społeczny, który całe swoje życie poświęcił na szukanie skutecznych rozwiązań konfliktów. I on mówił, że to jest właśnie dwie lub więcej stron, które w tym samym czasie chcą zaspokoić przeważnie sprzeczne potrzeby i podejmują w tym celu działania, które są najczęściej destruktywne. Jak rozmawiam z moimi studentami, to tłumaczę to tak. Dwie lub więcej stron, czyli ja i grupa moich studentów, mamy sprzeczne potrzeby, bo ja chcę prowadzić zajęcia jak najdłużej, jak najpełniej, jak najbardziej ich angażować, a studenci najczęściej chcą, żeby było szybko, łatwo, przyjemnie. Ale dopóki, bo to jest też ważne, nie podejmiemy tych destruktywnych działań, czyli to są te trzy warunki, o których mówił Morton Deutsch, nie podejmiemy któraś ze stron destruktywnych działań, to nie będzie konfliktu, to my będziemy się kierować jakąś umową społeczną. Natomiast jeżeli któraś ze stron studenci zaczną sabotować moje zajęcia albo ja zacznę na studentach coś wymuszać, to wtedy będziemy mieli do czynienia z konfliktem. Mam nadzieję, że odpowiedziałam mniej więcej, czy wprowadziłam w temat. Ja mogę długo o konflikcie, ale nie chciałabym zabierać czasu. Najwyżej odpowiem chętnie na pytania pomocnicze. Jasne. No, myślę, że całość tego naszego dzisiejszego spotkania będziemy trochę uzupełniali to początkowe wprowadzenie właśnie, czym ten konflikt jest w kontekście grupy. Ja też jeszcze chciałem tutaj na samym takim początku wprowadzić termin procesu grupowego i też powiedzieć o tym, że konflikt
właśnie w grupie jest naturalnym elementem procesu grupowego, czyli tego zjawiska, które się dzieje, no w takiej sytuacji, kiedy po prostu ludzie się spotykają i zachodzą między nimi jakieś interakcje, tak, przez jakiś czas, zawsze będziemy mieli do czynienia z procesem grupowym, bo właśnie on się zaczyna dziać w momencie, kiedy jakaś grupa osób się spotyka i niezależnie od tego, jaka to grupa będzie, możemy dość podobne etapy wyróżnić i też ich pojawienie się jest w dużej mierze tak naprawdę niezależne od osób w grupie, no i często też jest nieuświadomione. Nie zdajemy sobie sprawy, że w tym procesie grupowym uczestniczymy, a nawet jeśli sobie uświadomimy, no to też to niekoniecznie sprawi, że to pewne etapy czy elementy się nie pojawią, ale oczywiście świadomość tego, że właśnie konflikt jest jednym z etapów i naturalnym elementem, na pewno pomaga sobie z nim radzić. Właśnie tutaj w uproszczeniu pokazane są te etapy, to co się dzieje w grupie właśnie w odniesieniu do procesu grupowego. No i po pierwszej fazie tego formowania się, kiedy grupa się poznaje, no i która zazwyczaj ma tę cechę, że no pojawia się w danej grupie osób raz na samym początku, kiedy jest jeszcze właśnie ta niepewność i osoby się nie znają. Natomiast kiedy już przejdzie ten etap, osoby się poznają, poczują się pewniej, po takiej wstępnej integracji gdzieś wcześniej czy później zawsze nastąpi ta faza właśnie ścierania się, konfliktu, pojawi się opór i dopiero po tym, jak przejdziemy przez tę fazę konfliktu, możemy przejść dalej, tak, czyli do fazy, w której atmosfera się poprawia albo grupa ustanawia sobie jakieś nowe zasady działania, nowe normy i może przejść do właśnie efektywnego działania. To oczywiście jest bardzo taki prosty schemat i na pewno te osoby, ci z Państwa, którzy pracują z młodzieżą, wiedzą, że nie jest tak prosto i że bardzo często te fazy się mogą wielokrotnie pojawiać, przenikać, niekoniecznie też być jakieś bardzo łatwe, precyzyjne do rozróżnienia, więc oczywiście też nie należy tego schematu traktować bardzo tak dosłownie, należy, no ale to, co myślę, że jest ważne, żeby z niego pamiętać, no to, że właśnie to ścieranie się, ten konflikt jest naturalny, tak, że niekoniecznie jest to coś, co właśnie w rozwoju grupy szkodzi lub jest czymś takim niepożądanym. O tym jeszcze za chwilę powiemy, tak, dlaczego może być to też pozytywne zjawisko. No tak, no ale właśnie, to też ta świadomość procesu grupowego pozwala nam się lepiej przygotować na konflikty i o tym też powiemy w dalszej części naszego spotkania, właśnie co możemy zrobić na tym etapie formowania, integracji, żeby grupa dobrze się przygotowała. No i chciałbym jeszcze polecić Państwu, tym, których temat procesu grupowego i tego, co się dzieje w grupie właśnie w przypadku, no tutaj przede wszystkim projektów społecznych realizowanych z młodzieżą, polecam nasz poradnik, projekt Relacje, właśnie o procesie grupowym dla osób pracujących z młodzieżą. Tam troszkę więcej można przeczytać o tych zjawiskach, które się dzieją na tych właśnie poszczególnych etapach, również o konflikcie i o jakichś propozycjach właśnie na to, co można robić, żeby dobrze się na to przygotować. Ale właśnie wiemy już, że właściwie jest to naturalne zjawisko w rozwoju grupy, ale pytanie, czy ten konflikt jest nam w ogóle do czegoś potrzebny, czy my jako nauczyciele, czy jako osoby, które prowadzą grupę, powinniśmy być może unikać tego, żeby ten konflikt się pojawiał, czy może unikać, żeby on się ujawniał, właśnie czy tak się da i czy jest to słuszne działanie. Macieju, jak to wygląda z Twojej strony? Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, bo trochę miałem problemów technicznych, ale chyba słuchać, prawda, Michale? Tak, jest w porządku. Super. To tak, proszę Państwa, zanim odpowiem na pytanie, to zawsze jestem pod dużym wrażeniem, ile osób się zbiera o godzinie 19 w ciągu tygodnia i
No i na własną rękę Państwo się rozwijają, także jest to dla mnie naprawdę wzruszające i każdorazowo, kiedy to czuję, to o tym mówię. Także dziękuję Państwu, że jesteśmy razem. I teraz jeszcze drugą rzecz muszę powiedzieć, zanim odpowiem na pytanie, że ja zaczynam pracę z Państwem, ten webinar o konflikcie, z konfliktem wewnętrznym, bo z jednej strony jest teoria, którą dość dobrze znam, nawet udało mi się rok temu napisać rozdział do takiej publikacji Wychowanie to podstawa, w której dzielę się dobrymi praktykami a propos konfliktów. Natomiast im głębiej pracowałem nad tym webinarem i przyglądałem się sobie i swoim strategiom dotyczącym konfliktu, no tym bardziej czułem, że jestem takim specjalistą jednak od pracy bezkonfliktowej. To znaczy takie slogany mi się pojawiają, że dobry nauczyciel to bezkonfliktowy nauczyciel, a grupa dobrze prowadzona przez nauczyciela to grupa bezkonfliktowa. I trochę no muszę przed Państwem taką spowiedź zrobić, że rzeczywiście złapałem się na tym, że no do perfekcji, pomimo tego, że znam dynamikę i teorię procesu grupowego, to do perfekcji opanowałem jednak nie wchodzenie w konflikt i rozpoznałem ten moment, w którym jeszcze mogę zmienić bieg zdarzeń. Jestem ciekawy, jak jest to u Państwa i czy Państwo, z czym Państwo w ogóle kojarzą sobie konflikt taki grupowy, to jest taki konflikt grupowy, o którym powiedział Michał i wspomniała Dorota, to jest taki konflikt, który w grupie, która się, że tak powiem, może wydarzać i ma pełną przestrzeń do swojej dynamiki. Natomiast wiemy, że nasza rzeczywistość szkolna to jest taka rzeczywistość, w której ta dynamika jest ograniczona poprzez system, w którym funkcjonujemy. Więc jestem też ciekawy, jak Państwo się z tym mają. I teraz już, jak się wyspowiadałem, to mogę odpowiedzieć na pytanie. Pytanie brzmiało, dlaczego warto wchodzić w konflikt, tak? Czy inne było pytanie? Bardziej było pytanie, czy warto unikać i do czego konflikt może być potrzebny w grupie. Więc warto unikać konfliktów, proszę Państwa. Tak powiedziałby taki główny nurt. Tak jak powiedziałem, jest dużo przekonań o tym, że nie warto być w konflikcie. Natomiast no, jeśli decydujemy się już na autentyczną relację z grupą i trochę też z samymi sobą, czyli nie jesteśmy tylko tacy zaklęci w taką figurę nauczyciela, co to chce przez ten dzień przejść i nie zostać zahaczony, no to w ten konflikt warto wchodzić, bo daje dość dużo korzyści. Jakby mógł, Michał, poprosić Cię o slajd, bo tam mamy w tym slajdzie dość dużo o tych korzyściach z tego konfliktu powiedziane. Po pierwsze, taki dobrze przeżyty konflikt z grupą no może powodować do refleksji, zobaczyć moment, w którym grupa się znajduje, i w który no bardzo często konflikty, co bardzo często budzi w nas złość, powoduje, że musimy się zatrzymać na chwilę i zrobić taką stopklatkę, spojrzeć w prawo, w lewo, zobaczyć, co wywołało ten konflikt i czym za chwilę ta grupa się stanie, jeśli rozwiążemy lub nie ten konflikt, bo czasem jesteśmy już w sytuacji takiej, w której no nie mamy wyboru i musimy się nim zająć, a doskonale znamy rzeczywistość szkolną, że ten konflikt często, jeśli wydarza się w grupie, no to też szczególnie na etapie szkoły podstawowej, no niesie też za sobą konsekwencje chociażby jakiegoś kontaktu z rodzicami lub też ten konflikt musi być tak rozwiązywalny, żeby był transparentny, widoczny i żeby on był jasny też dla rodziców naszych uczniów. Konflikt to wyzwanie. No, w teorii brzmi miło, o Jezu, mamy wyzwanie, coś się dzieje w naszej grupie. No niestety jest to też wyzwanie takie, bym powiedział, z zakresu poczucia bezpieczeństwa dla nauczyciela, ponieważ konfliktowa grupa, czyli grupa też, w której wydarza się konflikt, no jest grupą, która wybija na chwilę nauczyciela z jego rytmu, więc też wybija grupę z rutyny. To mogą być atuty, jeśli na to przygotujemy się i podejdziemy dość plastycznie do tego konfliktu. No i ostatnie, co zazwyczaj się zdarza po dłuższym lub krótszym czasie, to rzeczywiście w tej grupie wydarza się coś dobrego, jeśli rzeczywiście wykorzystamy ten konflikt jako
zasób. Jeśli rzeczywiście uczciwie podejdziemy do tego, tak jak ty, Michale, mówiłeś, do jakiegoś etapu w procesie grupowym, a nie do konfliktu jako mojej porażki jako nauczyciela. O, to tak bym to widział na początek. Dzięki. A tu chciałem jeszcze dopytać może Bernadetta, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy, czy w twojej właśnie praktyce, no właśnie, czy widzisz korzyści z konfliktów w swojej klasie, czy raczej nie? Tak, ja widzę ogromne korzyści konfliktu, ponieważ ja akurat pracuję z młodzieżą w szkole podstawowej, co dla mnie też stało się takim dosyć dużym wyzwaniem. Musiałam się odnaleźć od kilku lat w nowej rzeczywistości i tych konfliktów jest sporo. Natomiast to mi pokazuje, że jeżeli dzieci sobie z nimi radzą, to później jest łatwiej z komunikacją i z radzeniem sobie w kolejnych nowych sytuacjach, więc na pewno jest to takie bardzo rozwijające dla budowania atmosfery w grupie i tu traktujemy właśnie jako wyzwanie. Tutaj zapamiętałam słowa Maćka, który stwierdził, że ten konflikt wybija nauczyciela z rytmu. Mi to akurat nie przeszkadza. Ja lubię, jak się też coś dzieje, więc staram się podążać za tymi uczniami i uczennicami. Ujęła mi też historia o pomarańczy, bo chyba, jak sobie też wspominam wcześniejsze doświadczenie, to byłam bardziej arbitrem, a teraz wsłuchuję się w potrzeby uczniów i uczennic. I to jest, tak, to jest bardzo ważne. Także świetna historia. Dziękuję, Doroto. Dzięki. Dorota? Ja bardzo się cieszę, że ta przypowieść o pomarańczy, ona jest taka do wzięcia. Ja właściwie dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Pierwsza, a propos bycia arbitrem, my prowadzimy mediacje rówieśnicze od czwartej klasy szkoły podstawowej, czyli to są dziesięciolatki. Właściwie od dziesięciolatków dzieciaki mówią, że jak przychodzą dorośli i niezależnie czy to są rodzice, czy to są nauczyciele, i mówią, podajcie sobie rękę na zgodę, albo pogódźcie się, albo tak jak przychodziła moja mama, ja się kłóciłam z siostrą, mówiła, dziewczynki, jest was tylko dwie, powinniście się kochać. To ta miłość to nie było to, co ja czułam wtedy do mojej siostry. Ja bardzo chętnie bym jej się rzuciła do gardła, ja byłam 5 lat młodsza i przegryzła tętnicę wtedy, bo wiecie, to są te emocje. Natomiast takie to, co jeszcze mówią mediatorzy, mediatorki i to trochę jest to, co mówił Maciej. Konflikt jest drogą do zmiany. Jest bardzo dużo symptomów konfliktu, które najczęściej się wiążą z emocjami. Jeżeli będziemy mówili o potrzebach, jeżeli weźmiemy tę najbardziej podstawową definicję konfliktu, czyli że jakieś niezaspokojone potrzeby, poczucie bezpieczeństwa, tu się kłania piramida Maslowa w ogóle absolutnie, tak? Ale poczucie bezpieczeństwa w klasie, bo ono jest takie częste, poczucie przynależności, że ja chcę być z kimś, kolegować się z kimś, należeć do jakiejś grupy. Jeżeli te potrzeby nie będą zaspokojone, to one będą budziły emocje. To będą bardzo różne emocje. Zazdrość, złość, smutek. Ale jeżeli mi te emocje, mówi się, że emocje są detektorem potrzeb, czyli jeżeli widzimy emocje, jeżeli ktoś nam mówi, jest mi przykro, jestem zły, albo nie wiem, Kasia jest głupia, to warto się zastanowić, skąd się ta emocja bierze. I wtedy to jest taka dla nas wskazówka właśnie do tej zmiany, że coś tam relacyjnie, to co Bernadetta tak fajnie powiedziałaś a propos relacji, że coś relacyjnie nam zgrzyta w klasie i my jesteśmy w stanie na tych relacjach pracować. To tak, żeby naprawdę postrzegać ten konflikt jako coś bardzo dobrego, co nas pcha do przodu. Jasne, no właśnie, tu padło to, że może być to konflikt narzędziem do zmiany i też myślę takie ważne to, że konflikt jest o niezaspokojonych potrzebach i to, żeby go rozwiązać, to jest właśnie rozmowa o tych potrzebach, mówienie o nich. No ale też ze swojej i praktyki z pracy z młodzieżą i podejrzewam, że wielu z Państwa może powiedzieć, że no, to wcale nie jest takie proste, tak, porozmawiać z młodymi ludźmi o ich potrzebach, a tym bardziej o ich emocjach, tak, jak często pyta właśnie no, osoby, które właśnie gdzieś nie czują się dobrze, nie czują się bezpiecznie, tak, o to, co czujesz teraz, no, mogą coś odburknąć, ale często nie chcą odpowiedzieć, prawda? No więc pytanie brzmi,
jak zrobić, jak przejść przez tą pierwszą fazę też, tak, tego formowania się grupy, tego, kiedy grupa się spotkała, kiedy jeszcze te konflikty się właśnie nie pojawiły, no to co my możemy zrobić jako nauczyciele, jako osoby pracujące z młodzieżą, żeby stworzyć takie warunki, tak, żeby właśnie oni chcieli o tych potrzebach rozmawiać, czuli się bezpiecznie, czyli po prostu o co zadbać przed pojawieniem się tego, no też jak stwierdziliśmy, nieuchronnego konfliktu. Jak ty to robisz u siebie, Bernadetto? Jeżeli to może od razu tutaj zacząć z przykładu, bo widzę, że jest taka potrzeba, tutaj na czacie się pojawiają takie głosy. Jeżeli faktycznie ktoś nie potrafi nazwać emocji, bo szczególnie w młodszych klasach jest z tym trudność, to mogą dzieci narysować to, co czują i wtedy możemy szukać konkretnych emocji poprzez rysunek, bo każdy też w różny sposób wyraża te swoje emocje, niekoniecznie musi na początku o nich powiedzieć. Bardzo ważne jest, żeby ustalić taki wspólny język komunikacji i sposobu komunikacji, czyli na przykład jeżeli coś się źle dzieje, wtedy uczeń to od razu zgłasza. Bardzo ważne jest też, żeby na przykład ustalić, może spisać sobie taki sposób porozumiewania się, jeżeli jest problem w klasie w ogóle z komunikacją, z hałasem, z gwarem, wówczas można ustalić takie zasady dobrej rozmowy. Warto, żeby one wyszły od uczniów i uczennic. W młodszych klasach mogą to również być rysunki, tak, czy też te zasady mogą być wzbogacone rysunkami. Ja mam taką metodę, która się doskonale sprawdza, zaczerpnięta z oceniania kształtującego też i z takich sposobów, to znaczy tak, jeżeli dzieci czy młodzież jest głośno w klasie, nie można dojść do porozumienia, podnoszę rękę, tak, i to jest taki sygnał, oni już wiedzą, że jeżeli ja podnoszę rękę, każdy tą rękę również podnosi do momentu, kiedy przestają mówić, czyli jest takie hasło, kto skończył rozmawiać, podnosi rękę i czekamy do momentu, aż faktycznie będzie cisza w klasie, wówczas każdy może wyrazić swoje potrzeby, możemy dojść do tego, co jest na przykład powodem, przyczyną konfliktu. Tak, ręka w górę jest bardzo przydatna, tutaj słyszę i powiem Państwu, że to już się sprawdziło z nowymi uczennicami, które mam ukraińskie, one od razu też w ciągu jednego dnia to pojęły, dzieci tłumaczyły, także sprawdza się to zdecydowanie. Bardzo często rozmawiamy o emocjach. Jeżeli ja powtarzam, że nie ma złych emocji, każda emocja jest na miejscu, bo jest czymś spowodowana. Także na pewno to jest ważne i żeby rozmawiać o tym w tym dniu, kiedy coś się dzieje. Trzeba oczywiście wiedzieć, czy można o tym rozmawiać w klasie, czy poza klasą, czy konflikt dotyczy pojedynczych osób, czy też całej grupy. I ważne, żeby dziecko wypowiedziało, tak, co czuje. Jeżeli pojawia się język agresywny, bo tak też się zdarza, wówczas szukamy słów, którymi można zastąpić tak dane słowo czy emocje. Również dużo rozmawiam z rodzicami. Jeżeli widzę, że coś się dzieje, sygnalizuję, że warto by nad czymś popracować. Też ustalam takie zasady i oczekuję ze strony rodziców na może ich też wskazówki czy sposoby radzenia sobie. Na pierwszym zebraniu na przykład poprosiłam o takie rady, spisywaliśmy na karteczkach, w jaki sposób sobie radzą z trudnymi sytuacjami konfliktowymi, bo przecież młodzież przeżywa różne właśnie sytuacje konfliktowe, szczególnie w okresie dojrzewania i okazuje się, że one były bardzo podobne albo nawzajem się od siebie uczyliśmy. Też oczekiwali na przykład takiej daty, kiedy ta zmiana nastąpi, ewentualnie, tak, więc tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli zadbamy o tą atmosferę, o te emocje, o ten kontakt z rodzicami, bo on w szkole podstawowej jest bardzo ważny i to buduje takie wzajemne poczucie bezpieczeństwa i dzieci, i nauczycieli, i rodziców, także to są takie najistotniejsze sprawy. Dzięki. To z perspektywy szkoły podstawowej, a z perspektywy szkoły średniej i technikum, gdzie może się wydawać, no, że często też trochę inaczej powinniśmy podchodzić do nastolatków. Macieju, jak ty właśnie sobie z tym radzisz, budujesz tę atmosferę bezpieczeństwa?
No właśnie, Bernadeta powiedziała, że nauczyła się rozwiązywać konflikty tego samego dnia. Jak rozpocząłem pracę w szkole średniej, nauczyłem się konfliktów nie rozwiązywać od razu, ponieważ bardzo często jest tak gęsta, gorąca atmosfera, i też nie ma przestrzeni, no bo tak bardzo często konflikt to nie jest tak, że się on wydarza, kiedy mamy godzinę wolną albo kiedy jesteśmy na godzinie wychowawczej, jest przestrzeń i konflikt nam wchodzi, my możemy sobie go obrabiać, tylko bardzo często ja minutę po dzwonku idę gdzieś tam na trzecie piętro na język polski, a na pierwszym piętrze moja klasa właśnie przeżywa konflikt na przykład. I nauczyłem się takich etapów. Pierwszym etapem jest tylko i wyłącznie rozeznanie. Ja muszę wiedzieć, co się wydarzyło, czy jest ktoś, kim należało, czy ktoś, czy osoby, czy zależy ten konflikt, jeszcze kogo dotyczy, kim ja się muszę zająć natychmiast, czyli rzeczywiście to jest taki konflikt, który musi być teraz rozstrzygnięty. Ja muszę poprosić, nie wiem, zespół zarządzający szkołą o to, żeby ktoś mnie na przykład zastąpił, że ja będę teraz rozwiązywał ten konflikt. Jeśli nie, no to zabezpieczam, że tak powiem, czyli jestem cały czas w tym rozeznaniu, mówiąc, że na coś się z nastolatkami moimi umawiam, czyli na przykład, słuchajcie, nie wiem, dzisiaj po moich zajęciach albo na długiej przerwie, albo jeśli no czuję, że to jest dobre, no to na przykład na godzinie wychowawczej rozmawiamy. Albo jeśli no, sytuacja jest taka, że tak powiem, bez wyjścia, to proszę naszych specjalistów, psychologów lub pedagogów o wkroczenie tutaj do akcji. To tak bym powiedział, jeśli chodzi o takie ABC techniczne, natomiast o takie szersze widzenie konfliktu w szkole średniej, no to moim przekonaniem jest, że to może być bardzo ważne wydarzenie w życiu klasy i że można w ten sposób z grupą o tym rozmawiać, żeby odchodzić trochę od takiego myślenia o konflikcie jako o takim pożarze, który przysłowiowo nauczyliśmy się zawsze gasić. Ja bym tę energię, która jest energia ognia, taka wiecie, że się gorąco robi i na chwilę wszyscy się mobilizują i ta energia się w jakimś kierunku polaryzuje, można ją naprawdę wykorzystać, nie bojąc się do końca, że każdy piorun zabija, nie? Tylko te wyładowania też są pozytywne i można ją w takim dobrym kierunku wyładować, trochę pokierować, czyli na przykład zaproponować grupie, że będziemy o tym rozmawiać na całej godzinie wychowawczej i to oni będą mogli właśnie, tak jak jest w drugim punkcie, powiedzieć o tym, jak chcieliby o tym rozmawiać. Czy w ogóle osoba, która na przykład uczestniczy w konflikcie, jest zainteresowana, żeby rozmawiać o tym w obecności całej grupy, czy na przykład w ogóle nie jest zainteresowana rozwiązywaniem tego konfliktu. No i co grupa wtedy na to, jeśli na przykład mamy osobę, która konfliktu rozwiązywać nie chce, bo no mamy w liceum i w technikum także ludzi już metrykalnie dorosłych, więc też trochę zmienia nam się optyka pracy tutaj z młodzieżą, no, która przechodzi w etap dorosły pod koniec cyklu kształcenia. No i właśnie tutaj to, co Państwo już powiedzieli, a ja uwzględniłem w trzecim punkcie, że to jest naturalne zjawisko. No czy jesteśmy przekonani wszyscy, że ten konflikt jest naturalnym zjawiskiem, że się wydarza i będzie się wydarzał, tak jak jest dzień, noc, jesień, wiosna? No nie wiem, cały czas myślę, że jeszcze odrabiamy to zadanie w szkole, że jeszcze mamy takie przekonanie, że ten konflikt no nie do końca jest nam pisany i że przede wszystkim nie jest nam z nim po drodze. Dzięki. No tak, a Bernadeta, jeszcze chciałaś tak coś dodać? Tak, chciałam się tutaj odnieść do tego, co powiedział, że ja od razu rozwiązuję konflikt, znaczy nie o to mi chodziło, że od razu rozwiązuję, tylko obserwuję emocje dzieci i tutaj na to muszę odpowiadać. To jest ta taka pierwsza faza, bo no, u dzieci młodszych jest tak, że jednak one bardzo emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Też przekazują to w różny sposób w domu i jeżeli my tego nie rozwiążemy, to może się rozwinąć na konflikt między rodzicami a dziećmi i szkołą. Także tutaj mi chodziło o takie pierwsze zadziałanie i zaopiekowanie się emocjami. To nie wiem, może źle się wyraziłam.
Nie, nie, absolutnie. Ja też jak pracowałem w szkole podstawowej, to absolutnie stosowałem te same zasady. Doskonale ciebie rozumiem, że trzeba być bardzo takim uważnym na początku tego konfliktu. No właśnie, ta uważność też jest potrzebna po to, żeby poznać w ogóle, że mamy do czynienia z konfliktem albo że on się zbliża, no bo też nie jesteśmy jako dorosły tak w pełni członkiem tej grupy uczniowskiej, więc po czym możemy poznać? Im wcześniej oczywiście, tym lepiej, tak, bo możemy się przygotować, zareagować, więc dobrze jest wiedzieć, jakie są te oznaki. Macieju? No właśnie, wchodzimy do klasy i coś się zaczyna dziać. Można powiedzieć, że pierwszą obserwację możemy poczynić w atmosferze, że coś tak, wiecie Państwo, wchodzimy i coś się zmienia. Im starsi uczniowie, tym bardziej może być to zakamuflowane. Oczywiście zależy od dynamiki grupy. Najczęściej młodsi uczniowie będą po prostu wykrzykiwać nam ten konflikt, żądając często, żebyśmy się wstawili po którejś ze stron i żebyśmy to rozwiązali. Natomiast już na etapie szkoły średniej, no bardziej te wszystkie procesy grupowe są po prostu ukryte, no bo młodzież też jest zdania, że większość rzeczy powinni sobie załatwiać autonomicznie i nie potrzebują już nas dorosłych do tego, żeby konflikty między nimi rozwiązywać. Także takie na przykład coś nie gra w atmosferze, zmienia się coś. Na przykład uczniowie się przesiadają i ostentacyjnie na przykład siadają bokiem do kogoś, albo wręcz jest tak, pół klasy, drugie pół klasy jest, mowa ciała wskazuje na to, że coś tam podzieliło tę grupę, często na pół. No właśnie, są grupy, to w zależności też od tego, w jakich relacjach jesteśmy z grupą, albo też jaka jest grupa, czy po prostu grupa mówi wprost, że jest konflikt, że coś się wydarzyło, mówią, że jest tak zwana kosa i że, no, nie wiem, można ewentualnie wtedy dopytać, jakie są rokowania na rozwiązanie tej sytuacji, czy tutaj dorosły jest w stanie jakoś pomóc. No, jeszcze ciekawym zjawiskiem, wcale nie tak rzadkim, nagle na lekcji panuje wyjątkowy ład i porządek, ale taki łącznie z zeszytami ułożonymi na rogach ławek. Ja miałem, nie ukrywam, dzisiaj taką sytuację i no, ponieważ myślami byłem dzisiaj na tym webinarze, to oczywiście zapytałem uczniów, czy wszystko na pewno gra i czy to jest zwykły dzień, więc uczniowie, którzy mnie już dobrze znają, spuścili oczy, głowę, mówią tak, spokojnie, jest wszystko okej. Okay. Jakoś tak, to był tylko sygnał, który ja sobie wyłapałem. No właśnie, albo jest jeszcze taka nieznośna cisza, czyli tak, jest taka cisza, ale taka cisza, która wskazuje na to, że no coś tu w powietrzu nam wisi. To takie oznaki, które może niektórzy z Państwa często nie zwracają na takie sygnały może pozawerbalne, no to tak przyszło mi do głowy, że może warto też wspomnieć i o takich sygnałach. Jasne, to ważne. No też jeśli Państwo właśnie macie jakieś swoje sygnały nadciągającej burzy w grupie, to podzielcie się, a tymczasem jak to wygląda w szkole podstawowej, jakie tutaj możemy zaobserwować. A nie, to... Podtrzymuję to, co powiedział Maciek, natomiast no, w szkole podstawowej pojawiają się krzyki i taki hałas alarmujący, taki gwar, tutaj mam na myśli, taki związany z konfliktem, także wtedy wiadomo, że coś się dzieje, szczególnie jak się wchodzi do klasy na początku lekcji i trzeba rozwiązać, także to na pewno, ale też informacja od rodziców, bo nie zawsze jest tak, że wszystko widać i słychać, tylko dziecko się na przykład wycofuje albo w rozmowie z rodzicami wychodzą
jakieś sytuacje właśnie alarmujące. Więc tutaj ja zawsze reaguję na takie sygnały i faktycznie dużo nam się udało konfliktów przez to rozwiązać albo zapobiec konfliktom. Więc to też jest bardzo ważne, bo czasami jako też nauczyciele możemy być przewrażliwieni tym, że rodzice może zbyt histeryzują, ale warto też wsłuchać się w ten głos, bo no, oni najlepiej znają swoje dzieci, a też ważne jest to, że dzieci mówią o tym, co się dzieje w szkole i to też taka współpraca pozwala zaradzać konfliktom. Dorota, czy ty byś jeszcze coś może od siebie dodała, jeśli chodzi o albo o znaki, albo przygotowanie tego pola przed rozwiązaniem konfliktu? To znaczy o znakach mi trudno mówić, dlatego że ja już właściwie jestem zapraszana do szkoły, jak ten konflikt jest widoczny. Natomiast z przyjemnością słucham Maćka i Bernadety, bo rzeczywiście ta uważność, strasznie mi się podoba, jak Maciek o tej mowie ciała opowiadał, bo to bardzo widać. My jak prowadzimy zajęcia z dzieciakami, to prosimy, żeby one stanęły naprzeciwko siebie w takiej pozie, że się kłócą i one momentalnie stają w pozie do konfrontacji. Małe dzieciaki to w ogóle tam mówią stańcie naprzeciwko siebie, tak jakbyście się kłócili, podnoszą gardę. Także rzeczywiście ta żywiołowość, powiedziałam, w eksplikowaniu emocji i w natychmiastowym rozwiązywaniu konfliktów w podstawówce jest bardzo widoczna. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie pola do konfliktów, to jeżeli chodzi o mediację, to musimy pamiętać, że przede wszystkim mediacje są dobrowolne. I to jest w ogóle taka żelazna zasada mediacji, że nikogo nie można przymusić do tego, żeby rozwiązywał konflikty, ale można się zastanowić, jeżeli ktoś nie chce wejść, to Maciek mówił o tej sytuacji, jeżeli ktoś nie chce wejść, nie chce rozwiązywać konfliktu, dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że te emocje są za silne, może dlatego, że jakby coś się jeszcze dzieje takiego, że nie ma gotowości, żeby stanąć naprzeciwko stron i rozmawiać o konflikcie, to nie jest łatwe, to my sami przecież wiemy, że czasami tak się dzieje. Może jeszcze emocje też biorą górę, tak jeszcze jestem tak zła, że nie jestem w stanie teraz rozmawiać, jest mi tak przykro, tak źle w tej sytuacji, bo te sytuacje są bardzo różne. Tak, to jest tak dotknięta, że no właśnie jeszcze nie jestem w stanie usiąść czy stanąć naprzeciwko kogoś i rozmawiać, albo też, i to się też dzieje, pamiętajmy, że czasami, znaczy nie, inaczej, mediacje, druga zasada mediacje są poufne. I czasami nie mamy jeszcze stuprocentowego zaufania. Nie wiem, czy rzeczywiście mogę wszystko powiedzieć na tych mediacjach, czy wszystko mogę z siebie wyrzucić. To są takie blokery, natomiast każdy opór ma kontekst. I to też warto pamiętać, że jeżeli ktoś ma opór, żeby wejść w mediację, to ten opór na pewno nie bierze się z powietrza, nie wziął się z niczego, tylko ma jakiś kontekst. I znowu zastanowienie się, przemyślenie się, skąd się ten opór bierze w wejściu w mediację, wejściu w rozmowę i tak dalej, da nam jakieś odpowiedzi. Dzięki. No tak, tu już widzę, że na czacie sporo się dzieje i wrzucacie Państwo różne już przykłady takich sytuacji konfliktowych albo około konfliktowych, więc też postaramy się do tych pytań odnieść. No i przejdziemy już właśnie do tej części, jak sobie radzić, tak? No już właśnie mamy ten konflikt, wydarzyło się coś, to co możemy zrobić. Tu właśnie też mamy taki pomysł, żeby odnosić się do przykładów konkretnych, bo tak jest najłatwiej, więc przygotowaliśmy tu takie przykłady, ale te z czatu jak najbardziej również się odniesiemy. Pierwszy przykład mamy w takiej sytuacji, kiedy to jeden uczeń rozpowiada plotki na temat innych w klasie, częściowo nieprawdziwych, zmyślonych, prawda? No i tutaj też po rozmowie okazuje się, że jest tło jeszcze oczywiście głębsze tego. No i tutaj też na czacie się pojawił taki nawet, widziałem komentarz właśnie, znaczy komentarz do którego właśnie mam problem z dziewczynką, która jest dość niemiła dla rówieśników, komentuje, skarży, bardzo trudno do niej dotrzeć, no taki bliski, myślę, podobny do tego, co jest na slajdzie. Macieju, to co ty robisz w takiej sytuacji? Liczę do 10 najpierw, oddycham głęboko.
dystansuję się, żeby przypadkiem nie wpaść w wiral tych konfliktowych sytuacji. No tak muszę powiedzieć, że no właśnie, tutaj pojawił się slajd, to może jeszcze się do niego odniosę, zanim wejdę w konflikt, bo tak, no właśnie, ja jako dydaktyk, który jest na froncie, tak sobie, wiecie, nam się wydaje, że my idziemy uczyć polskiego, nie? I tak właśnie, tak idę, Mickiewicz, Słowacki, Ferdy Durkę, tak przechodzę w głowie przez te klasy, no a tu konflikt, tak, proszę Państwa, i odkładam trzy książki, które mam pod pachą i staram się nie wybić już zupełnie pod sufit. No i jak ja sobie radzę? Po pierwsze, odpowiadam sobie w głowie, czy jestem gotowy na rozwiązywanie konfliktu teraz, bo mogę naprawdę, że tak powiem, być jak czajnik zagotowany i może się okazać, że ja teraz no ni hu hu, no nie mam żadnego w sobie zasobu. No i wtedy oczywiście zasoby zewnętrzne, czy to koleżanka, czy kolega spokojna uczycielskiego, czy moi fachowcy, specjaliści, psycholodzy, pedagodzy, czy zespół zarządzający, no tutaj to szybko sobie rozpatruję. Trochę taki, wchodzę w taki tryb interwencji, wewnętrznej interwencji, bym powiedział, konfliktowej. Drugie, to czy ten konflikt jest rozwiązywalny w tym momencie, to co powiedziałem wcześniej, no ja muszę po prostu się rozeznać, czy to jest ten moment, w którym będziemy to rozwiązywać, czy odraczamy, delegujemy i tylko się, że tak powiem, zabezpieczamy, dając poczucie bezpieczeństwa osobom, które są w tym konflikcie. Czy mam zasoby, aby go rozwiązać? No to trochę w tym pierwszym punkcie o tym powiedziałem. Nazywam grupie, co się w tym momencie zadziewa. I to powiem szczerze, że mnie bardzo pomaga i dzisiaj stosuję tę technikę, mówiąc do Państwa, że bardzo dużo dla samego siebie też nazywam, ponieważ dla mnie mówienie o konflikcie jest wyzwaniem dość dużym i to mi pomaga. I rzeczywiście tak z grupą też robię, że jeśli mam taki temat, który jest wyzwaniem, to nazywanie bardzo mnie pomaga i też oczywiście zachęcam swoich uczniów do tego, żeby robili to samo. Liczę w myślach do 10, tutaj puszczam oko do Państwa, ale naprawdę tak robię, uśmiecham się do siebie, dystansuję, czyli naprawdę jest taka też technika, wiem, że niektórzy z Państwa stosują, że po prostu fizycznie robią krok w tył, jeśli są w silnych emocjach, wyobrażając sobie, że te emocje, które dotyczą konfliktu są zostawione. No i ostatnia rzecz, choć to bardzo trudne, to staram się myśleć o konflikcie jak o przygodzie, czymś nowym, świeżym, czymś, co się na co dzień nie wydarza, tak? Czyli to jest coś, co przerywa moją rutynę. Uwielbiamy dalekie podróże, to czemu więc, proszę Państwa, nie postarać się aż tak zrobić takiego myku umysłowego w sobie w głowie, że pomyśleć o tym jako czymś naprawdę odległym od takiej codziennej rutyny, od takiej improwizacji troszeczkę, tak, że mamy rozkład nutowy, gramy jakiś utwór, ale pojawia się ten moment, kiedy możemy zagrać kawałeczek bez nut. I to jest właśnie dla mnie ten kawałek. No i co dalej robisz w takiej sytuacji, jak opisana właśnie takiego ucznia rozpowiadającego niemiłe plotki o innych, co się dzieje, co zrobić? Tak, i teraz już wchodzę w konkret, czyli po prostu muszę się po prostu z tym konfliktem jakoś zmierzyć. Najczęściej sprawdzam, czy każda ze stron ma gotowość na to, żeby w ten konflikt wejść. Jeśli jest tak, że ten uczeń, który zostaje skonfrontowany na przykład na godzinie wychowawczej z resztą grupy, ma taką gotowość, no to też staram się w taki sposób prowadzić tę rozmowę, żeby nie było takiego mechanizmu wszyscy na jednego. Czasem decyduje się, jeśli uczeń ma taką gotowość rozmowy, to decyduje się po prostu opowiedzieć bardziej w takiej trzeciej osobie o zjawisku, które występuje w naszej klasie i które bym chciał, żeby na przykład omówić. Tak, żeby no właśnie też powiedzmy sobie w cudzysłowie winny, tak, w tym konflikcie, choć wiadomo, że tutaj mamy dwie strony, ale nie chciałbym, żeby nigdy dopuścić do tego, żeby grupa
miała całą moc swojej grupy przeciwko jednej osobie. Choć to słowo też przeciwko, no wiadomo, że występuje, bo trochę tak to się polaryzuje. Także jeśli tutaj mam przypadek jednej osoby, to jeśli ona ma gotowość, to omawiam to na forum klasy z taką bardzo dużą gwiazdką, że albo jestem nawet, nie wiem, fizycznie sobie siadam przy tej osobie, żeby ona też czuła, że nie jest sama na całą klasę, albo też załatwiam to trochę w trzeciej osobie, żeby ta osoba nie musiała się konfrontować z tym wszystkim, co się wydarzyło. Drugą opcją, jeśli ten uczeń, uczennica nie byłaby gotowa na rozmowę o tym w całej klasie, to byłaby to rozmowa indywidualna z tym uczniem, w której powiedziałbym tylko i wyłącznie to, co usłyszałem. Starałbym się używać języka faktów, nie oceniałbym tego, po prostu powiedziałbym, co jakby usłyszałem, co jest wypowiedziane już do tej pory i po prostu zapytałbym, co ten uczeń na to. I w zależności od tego, co bym usłyszał od tego ucznia, dalej bym pokierował tę rozmowę, no, w kierunku oczywiście rozwiązania. Jeśli to rozwiązanie byłoby możliwe, no to bym potem dalej myślał, jak je wdrożyć. Natomiast jeśli nie byłoby możliwe, no to tu bym musiał się zastanawiać, czy potrzebowałbym na przykład kontaktu z rodzicami tego ucznia. To tak krok po kroku. Mhm. Jasne. Dobra, tu kilka ciekawych przypadków z czatu. Chciałbym zapytać Was, co właśnie, jeśli któryś z Was chciałby się odnieść, to po prostu dajcie znać. Może trochę w odwołaniu do tego, o czym skończył Maciej, tu co zrobić z dziewczynką wywołującą konflikt w klasie, a rodzice stają po stronie dziecka właśnie, to myślę, że może być taka sytuacja. I tutaj też pani Renata, to pani Ewa napisała, a tu pani Renata jeszcze też podobny, że najtrudniejsza sytuacja do rozwiązania jest konflikt, w który zaangażują się rodzice, tak, właśnie po stronie dziecka. No, czy ktoś z Was chciałby coś powiedzieć, jak sobie Bernadeta? Ja też się odniosę do też z czatu, była taka wypowiedź na temat dziecka niedostosowanego społecznie i myślę, że tutaj można połączyć, bo to jest dziecko, które się wyróżnia. Pewnie ta dziewczynka, która sprawia konflikt, też się wyróżnia w jakiś sposób. Ja miałam tak kilka lat temu, właśnie w czwartej bądź w piątej klasie miałam ucznia, który był niedostosowany społecznie. Był diagnozowany, no i okazało się, że ma dosyć takie silne zaburzenia psychiczne. Wywoływał ogromne konflikty, było to takie działanie właśnie z premedytacją, zaburzał atmosferę w klasie, no i też stwarzał zagrożenie. Ja widząc, że nie poradzę sobie z tym sama, poprosiłam o pomoc psychologa i pedagoga szkolnego i zastanawiałam się, jak to rozwiązać, bo ja nie mogę przekazać rodzicom informacji na temat stanu zdrowia dziecka psychicznego. I postanowiłyśmy zrobić zebranie z rodzicami, na które miałyśmy taką nadzieję, że przyjdzie też mama tego dziecka. No i tak poprowadziłyśmy rozmowę, że ona sama się przyznała do tego, że chłopiec ma zaburzenia, że pewne zachowania są niezależne od niego. I chodziło nam o to, żeby klasa zrozumiała. Jeżeli klasa zrozumie przyczynę zachowania, to wtedy też łatwiej jest pracować. No i pojawiły się głosy rodziców, że to przecież nie jest tak, że to tylko ten chłopiec wywołuje te konflikty, ale inni też prowokują, więc to naprawdę było takie bardzo oczyszczające i dobry punkt wyjścia do pracy dalej. Z takimi osobami, kiedy rodzice nie przyjmują argumentów, wydaje mi się, że prędzej czy później, znaczy moja praktyka tak pokazuje, że jednak przyjmują, bo dziecko, które sprawia problemy jako młodsze, tutaj odnoszę się na przykład w czwartej, w piątej klasie, ja mam takich kilka osób, które mają mocne charaktery w klasie i to z czasem się zaognia i w tej chwili jest taka sytuacja, że rodzice sami przychodzą, proszą o pomoc i też mówią o tym.
Więc jeżeli jest jakaś trudność, ona się też przekłada na sytuację w domu. Ja tak zażartowałam w tym roku też na początku, bo mam pod opieką siódmoklasistów, że to, co oni mają w domu, tak jeden do jednego, ja mam razy 20 kilka. I każde dziecko muszę traktować tak samo. I to też odnosi tej sprawiedliwości. Jeżeli dzieci bronią tej jednej dziewczynki, a inne głosy rodziców są inne, tak, że coś się dzieje, to warto porozmawiać, zrobić takie zebranie. Ja działam w ten sposób i dodatkowo robię takie pogadanki, jeżeli nie za dużo, ale jeżeli jest taka potrzeba, wtedy rozwiązujemy. To takie tak na bieżąco z czatu, co też z mojej praktyki potrafiłam odnieść przykłady. Widzę, że Dorota też. Dzięki, Dorota. Maciej potem. Już sekundeczkę. Ja w kontekście rodziców jakby chciałam powiedzieć, że ponieważ my prowadzimy pogotowie medycyjne dla szkół i w ostatnich latach, przez ostatnie 2-3 lata, to jest dla mnie taki niesamowity zwrot, dlatego że bardzo często zgłaszają się do nas rodzice, którzy opowiadają o sytuacji, ale nie po to, żeby skarżyć, tylko żeby szukać pomocy. I mam kilka strasznie fajnych przykładów. Jeden jest taki właśnie również z dzieckiem dysfunkcyjnym w klasie, kiedy rodzice poprosili nas o poprowadzenie spotkania rodziców z wychowawczynią, dlatego że rodzice chcieliby dać wsparcie i wychowawczyni w całej sytuacji w klasie i mamie tego dziecka. Także jakby, żeby to było tak poprowadzone, trochę tak jak Bernadetta to opowiadałaś, to tak jest super, żeby tak poprowadzić umiejętnie to spotkanie, żeby te dwie osoby poczuły się wsparte, bo cała reszta rodziców, cała reszta klasy ma taką gotowość, ale takim jedno z największych wrażeń, ciarki, będę to zaraz opowiadać, jeszcze ciarki, zgłosiła się do nas mama, która opowiadała, bo myślę, że jeszcze do tego przejdziemy, ale my często opowiadając o konflikcie mówimy, że jest bardzo cienka granica między konfliktem a przemocą rówieśniczą. I zgłosiła się do nas mama, która najpierw opowiadała, że prawdopodobnie w klasie jej syna jest przemoc rówieśnicza i bardzo długo opowiadała, dlatego że jest taki przewlekły konflikt chłopców, który tam się dzieje i symptomy, czyli to, co syn, to była siódma klasa, to, co syn przynosi i opowiada, to ona, jej się wydaje, że to jest właśnie przemoc. I ja rozmawiając z tą mamą, okazało się, że mama jest, byłam przekonana, że skoro już przychodzi do mnie rodzic, to dlatego, że jego dziecko jest ofiarą, a to była mama sprawcy. I naprawdę ta wysoka świadomość tej mamy, to było coś niesamowitego, że ona, po czym mi mama opowiedziała, że ona sama była ofiarą przemocy rówieśniczej i nie wybaczyłaby sobie, gdyby rzeczywiście jej syn był sprawcą, a ona by to przegapiła w jakiś sposób. I opowiadam o tym dlatego, że ta rosnąca świadomość rodziców, że warto wspierać, że warto coś tam robić w tej klasie, że warto poszukać jakiegoś jeszcze pomocy z zewnątrz, i nie dlatego, że ktoś sobie nie radzi, tylko dlatego, że im więcej pomysłów, tym lepiej, to jest coś takiego niezwykłego. I to mi tak przyszło do głowy przy opowieściach Bernadety. Mhm. Dzięki. Maciej? No, ja tak jeszcze z perspektywy nauczyciela, wychowawcy, mam takie poczucie, że dobrze przy współpracy z rodzicami, Państwo pisali na czacie, no znam i z doświadczenia, i z rozmowy z moimi przyjaciółmi, przyjaciółkami, nauczycielami, takie historie, kiedy rodzic włącza się w konflikt i zaczyna nim zarządzać. I też myślę sobie, że jedna z moich koleżanek, jak powiedziała mi, że będę uczestniczył w takim webinarze, no to powiedziała, że właśnie zaobserwowała takie zjawisko w swojej szkole, że pod płaszczem takiej współpracy, dobrej współpracy z nauczycielem, no właśnie niektórzy rodzice zaczynają zarządzać grupą w jakiś sposób. I tutaj ktoś z Państwa napisał na czacie, że rodzice zaczynają wypisywać różne rzeczy na Messengerze. No jest to bardzo częste zjawisko, że proces grupowy rodziców naszych uczniów też ma swoją dynamikę. I to nie jest jak dawniej, że ona ogranicza się do 3 czy 5 spotkań w roku na zebraniu, tylko Państwo są w stałym kontakcie. W związku z tym to, co mogę powiedzieć i to, co część z moich znajomych nauczycieli i też ja
stosujemy, no to to jest naprawdę określenie jasnej, naprawdę określenie form współpracy i troszeczkę bym powiedział, żeby nie dać się troszkę złapać na ten haczyk, że ten dobry nauczyciel to jest współpracujący nauczyciel w takim znaczeniu, że ta współpraca jest taka, jak w danym momencie jest potrzeba rodzica, bo bardzo często, szczególnie w tych trudnych ostatnio naszych czasach szkolnych, potrzeby rodziców są dużo większe niż nasze zasoby w szkole. W związku z tym naprawdę warto sobie na takim spotkaniu z rodzicami wprost powiedzieć, jakie to są formy współpracy, co Państwo jako nauczyciele mogą zaoferować. I w momencie, kiedy Państwo jako nauczyciele, jako wychowawcy macie poczucie, że została przekroczona Państwa granica, to znaczy, że któraś z tych form współpracy, znaczy jakieś działanie rodzica wykracza poza te formy, które Państwo ustalili, proszę o tym wprost mówić, tak, że jakby to i to jest jakby w porządku. I ja proponuję tutaj też język faktów. Jeżeli rodzice zaczynają zarządzać konfliktem, no a prawdopodobnie w wielu przypadkach nie są obiektywnymi osobami w tym konflikcie, nie widzą całości, też pewnie niezbyt wnikliwie znają cały proces grupowy, to proszę takiemu rodzicowi też w taki spokojny sposób pokazać konsekwencje tego, czyli nazywać językiem faktów, co się wydarza, jeśli osoba, która nie zna całości zdarzenia, zaczyna tym konfliktem zarządzać. Czyli ja bym tutaj w ten sposób podszedł do współpracy z rodzicami a propos konfliktów. Dzięki. W kilku komentarzach na czacie się pojawia taki wątek i myślę, no pytanie, czy któryś z Was chciałoby się odnieść do sytuacji właśnie, no bo te rozwiązania, te rzeczy, o których mówicie, no wymagają tej gotowości do rozmowy, tak? A tutaj pojawiają się właśnie komentarze, że co zrobić w sytuacji, kiedy właśnie jedna ze stron, jeden uczeń jest arogancki i właśnie zupełnie nie chce, nie jest nastawiony na rozmowę, jest pewny siebie, jest inteligentny, robi być może te rzeczy z premedytacją, pełną świadomością, tak, że to wywołuje konflikt, a po prostu nie chce go rozwiązać. Właśnie tutaj na przykład pani Agnieszka, problemem jest uczeń arogancki, pewny siebie, inteligentny, no według mnie jest to Asperger, jednak rodzic nie chce go przebadać. Albo właśnie tu też było właśnie gdzieś, że tak, uczeń arogancki, perfidny, inteligentny, ale wykorzystuje z premedytacją. Czy, no właśnie, no jest ten konflikt, jest problem, ale jedna ze stron bardzo się opiera. Czy macie tutaj jakieś wskazówki, co można zrobić? Ja mogę się odnieść do tego. No w takiej sytuacji, jeśli rzeczywiście może, nie wiem tutaj, czy spektrum zespołu Aspergera ma tutaj jakikolwiek wpływ, ale jeśli taka osoba się opiera, no to tak naprawdę ja bym widział, nie wiem, taką metodę kroków, czyli powiedziałbym, że ja zastosuję teraz trzy rzeczy w pracy z tobą i pierwsza, no to będę wpływał bezpośrednio na jakoś chciałbym się umówić na jakieś zachowania, czyli może pierwsza rzecz to bym nazwał te zachowania, które dla mnie nie są w porządku, po prostu tak, które dla mnie przekraczają granice czy uczniów, czy moją. Warto się po prostu do tego odnieść, nazwać, przede wszystkim nazwać i powiedzieć, co mi to robi, czy ja jako nauczyciel nie chcę, żeby tak było, czy po prostu powiedzieć to, co może innym uczniom to robić. Jeśli to nie skutkuje, to wyznaczyć po prostu obszar do pracy i na tym etapie zastanowić się, czy ja jestem w stanie sam z tym uczniem wyznaczyć sobie obszar do pracy, czy chciałbym na przykład stworzyć tak zwane trójstronne spotkanie, na którym zaproszę rodzica lub rodziców tego ucznia i zaproszę bez oskarżeń, tylko po prostu zaproszę do takiej pracy, w której wyznaczymy sobie obszar związany z zachowaniem. I tu będzie obszar do pracy, który spiszemy sobie, co to jest za obszar i spiszemy sobie też czas, w którym będziemy patrzeć, jak ten obszar się rozwija, a na koniec zobaczymy sobie, po czym poznamy, że ten obszar do pracy został przepracowany albo czy jest jakaś zmiana pozytywna, czy coś się przestaje wydarzać.
dobrze robi spisanie tego, dobrze można z takiego spotkania stworzyć sobie, czy w formie notatki, czy w formie jakiegoś, w zależności od wieku ucznia oczywiście, ta forma takiego jakiegoś rodzaju dokumentu, który cała triada sobie podpisze, tak? Czyli i uczeń, i nauczyciel, i rodzic, tak żeby i też wyznaczyć sobie konkretny termin, w którym spotkamy się, im młodsze dziecko, tym krótszy termin, tak sugeruję, żeby spotkać się na przykład za 2 tygodnie albo za miesiąc, albo jeżeli sytuacja jest naprawdę trudna, no bo też mamy takie sytuacje, że uczeń notorycznie przekracza, to na przykład rodzica zapraszamy za 2, za 3 dni, żeby sprawdzić. Oczywiście to nie będzie trwało wiecznie, prawda, ale to zapraszanie rodzica, ale ma ta praktyka ma dość dobre i szybkie skutki. Dzięki, Dorota. Dziękuję. Ja sobie myślę jeszcze, bo mnie zawsze zastanawia, to jest ten moment, jakby definicja konfliktu i potrzeby, czyli jakby to co widzimy, to zachowanie, które my jakoś definiujemy, nazywamy, oceniamy jako aroganckie, jakby ja się zastanawiałabym, bo tu padło takie pytanie, co jeżeli uczeń nie chce zaakceptować tego obszaru do pracy, który my proponujemy? No to może właśnie wynikać z tego, że zachowanie, które my interpretujemy jako aroganckie, ono może z czegoś wynikać, znowu ma jakiś kontekst, tak? I ten kontekst może być często taki, że ten uczeń próbuje zwrócić na siebie uwagę. A jeżeli próbuje zwrócić na siebie uwagę, to znaczy, że zaspokaja jakąś swoją potrzebę. I jeżeli my dotrzemy do tej potrzeby, taką rozmową, o której mówisz, Maciek, to jest takie ważne, żeby rzeczywiście rozmawiać, to być może okaże się, że on już nie potrzebuje się w taki arogancki sposób, że on już nie potrzebuje zwracać na siebie uwagi w klasie, że on na przykład być może w ten sposób próbuje zbudować sobie autorytet. Ja nie wiem, jest dużo takich, w każdym razie on na pewno zaspokaja jakąś potrzebę. I jeżeli my wyznaczymy bez znalezienia przyczyny, to jest trochę takie leczenie aspiryną gorączki, nie znając przyczyny, czyli skąd się ta gorączka bierze, czy od bólu zęba, czy jakieś zapalenie i tak dalej, i tak dalej. Więc jednocześnie być może, bo ja rozumiem, że takie zachowanie bardzo rozbija pracę w klasie. I to jest na pewno, więc z jednej strony super jest nazwać tą sytuację, bo zdarzają się uczniowie, którzy nie wiedzą, którym się wydaje, że zachowanie, które oni prezentują, się bardzo podoba. Mnie się już zdarzyło powiedzieć, czy podczas rozmowy, że zostało powiedziane przez uczniów, że nam się to nie podoba i uczeń był ciężko zdziwiony, uczeń czy uczennica, że kurczę, czemu wcześniej nie mówiliście? Mi się ciągle wydawało, że to jest coś fajnego, że ja robię coś fajnego, nie? Że ja tu jestem takim prowodyrem. Także ten sygnał na pewno, to nazwanie sytuacji, o której mówi Maciek, jest niezwykle ważne, czy przez nauczyciela, bo to zależy w stosunku do kogo jest to zachowanie, czy w stosunku do innych uczniów. Warto też tak poprowadzić rozmowę, żeby uczeń mówiąc takim językiem biznesowym dostał feedback. Ale rzeczywiście warto się zastanowić też, dlaczego on to robi, bo może tam też był taki przykład na czacie, że uczeń czy uczennica, już nie pamiętam, ale zbyt gwałtownie próbuje wejść do grupy, tak? To jakby robi to w nieumiejętny sposób. Ja sobie jestem też wyobrazić, wiecie, za tym stoi poczucie, potrzeba afiliacji, potrzeba przynależności. I uczeń rzeczywiście, jak robi to nieumiejętnie, próbuje wejść do grupy, to grupa się tym bardziej zamyka na tego ucznia, a on tym gwałtowniej próbuje tam wejść do środka. Ale on chce, dlatego że on chce przynależeć do klasy, on się chce czuć częścią. Więc warto się zastanowić, jak już sobie tą potrzebę zdefiniujemy, to warto się zastanowić, w jaki inny sposób ją zaspokoić. Może poprowadzić integrację w jakiś sposób taki bardziej włączający. Może jakby też sobie myślę, że na koniec jeszcze, bo to oczywiście jest długi temat, ale ja powiem Państwu tak, jest taka książka dla młodzieży, nazywa się 7 dni. To jest co prawda książka, która pokazuje takie przez 7 dni, nie wiem czy Państwo czytaliście, to jest naprawdę książka dla młodzieży i ona pokazuje historię w szkole, historię dziewczyny, która jest sprawczynią przemocy, która jest ofiarą przemocy domowej.
I ona sobie pewne rzeczy kompensuje w szkole. Państwo też znacie różne historie swoich uczniów, uczennic i czasami jak ktoś chce zwrócić na siebie uwagę, a robi to w bardzo różny sposób i czasami robi to w takim mechanizmie, nie chcecie mnie lubić, to ja zrobię wszystko. I mówiąc wszystko, mamy na myśli wszystko i pewnie takich historii też macie Państwo dużo, żebyście mnie zauważyli, bo to jest dla mnie w tej chwili bardzo ważne. Jasne, dzięki. Tu tak, Bernadeta, widzę, że podnosisz rękę i też chciałem Ciebie jeszcze dopytać odnośnie pytania, które się pojawiło na czacie, myślę, że dotyczy wielu z nas tutaj obecnych, czyli jakie metody stosować, kiedy do zgranej grupy klasy dochodzi jakaś osoba lub osoby, to myślę, że się dzieje często, właśnie obecnie dołączają do nas nie dość, że nowe osoby, no to jeszcze z innego kraju, często nie mówiące dobrze po polsku. No i właśnie, co możemy zrobić, żeby nie zaburzyć procesu grupowego? No zaburzyć to on się chyba już zaburzy, to już nie unikniemy tego, jak dołączają nowe osoby, no ale właśnie co zrobić, żeby zminimalizować spory i konflikty, które mogą się pojawić w takiej sytuacji potencjalnie konfliktogennej, tak? Bernadeta. Na pewno zapewnić dobre wspólne przeżycia i to też odnośnie tych wcześniejszych sytuacji, nie tylko osoby, które do nas przyjeżdżają, ale też właśnie, które mogą czuć się w jakikolwiek sposób wykluczone, żeby tych osób nie naznaczać jakkolwiek wykluczonych i mogących się czuć obco, warto jest z nim zapewnić wspólne przeżycia. I ja wymyśliłam też z moją klasą taki sposób, którą właśnie przejęłam w tym roku, bardzo skonfliktowany, bardzo mocną, tak charakterologicznie, każdy tam jest jakiś ogromny indywidualista, indywidualistka, nieumiejętność komunikacji, porozumiewania się i wymyśliłam, że będziemy często wychodzić na wycieczki, wyjeżdżać, tak, pierwsza wycieczka była na zewnątrz, ponieważ dzieci były wcześniej pozamykane po lockdownie, dlatego pojechaliśmy do ZOO, przy okazji dzieci najlepiej się bawiły na każdym placu zabaw. Ja potraktowałam to jako taką obserwację i faktycznie tego potrzebowały i daliśmy takie próby, to znaczy powiedziałam, że dobrze się będą zachować podczas tej wycieczki, no to pójdziemy na przykład do kina, potem do teatru, ale już sami będą się obserwować i to będzie taką dla nich takim motywatorem do kolejnego wyjścia i to faktycznie się sprawdziło. Teraz na przykład z dziewczynkami, które do nas dołączyły, udało nam się już wyjść do kina i do teatru. Przez tydzień prowadziłam warsztatowo zajęcia, wszystkie lekcje języka polskiego i lekcje wychowawcze, co również się bardzo sprawdziło i pozwalało wspólne takie jakieś znalezienie wspólnego mianownika i na przykład rysowaliśmy mapę Europy, wskazywaliśmy miejsce, skąd pochodzimy, a że wszyscy znaleźliśmy się w Zabrzu, łączyliśmy nasze takie plakietki z imionami przyczepione do szpilek z Zabrzem i teraz doszła do nas kolejna osoba, podchodzi do mapy i to dołącza, naprawdę relacje są bardzo dobre. Mam również ucznia, który jest z Białorusi, mieszka w Polsce już od kilku lat, wyraził potrzebę zaopiekowania się osobami, które być może do nas dołączą, jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, bo on zna to, on wie, co one przechodzą, więc rozmawialiśmy o tych emocjach, co on czuł i miałam bardzo wzruszającą lekcję w ubiegłym tygodniu, szczęśliwy w tej klasie, bo też był przyniesiony z innej klasy, że także no to pokazuje, że te relacje są dobre, ale to wymagało też pracy. Założyliśmy sobie właśnie taką metodę małych kroków i to ułożenie relacji postawiłam sobie jako cel na pierwszy semestr i to się udało. Właśnie szukać jak najwięcej takich dobrych, wspólnych przejść bez zaznaczania, kto do tych osób skonfliktowanych i one wtedy się czują jako w grupie i można też wskazywać ich mocne strony, czy pracować na mocnych stronach i doceniać w ten sposób. Dzięki. Tak, tutaj też na czacie pani Ewelina pisze, że na przerwie na przykład ogląda
z uczniami śmieszne filmiki o kotach, może niezbyt wychowawcze, ale wspólnie się śmieją i to rozładowuje napięcie. To taka prosta metoda, myślę. I jeszcze chciałem zapytać o jeden typ konfliktu, który też w klasie się pojawia i bardziej dotyczy nauczyciela, czyli taka sytuacja, kiedy właśnie grupa próbuje podważać ten autorytet nauczyciela, czyli słyszymy albo za swoimi plecami jakieś, prawda, docinki, żarciki, albo no, pytamy, zadajemy pytanie i w odpowiedzi słyszymy jakieś takie mało sympatyczne odpowiedzi albo właśnie ośmieszające. Czyli no, można powiedzieć, że gdzieś my jesteśmy też, jest jakiś opór grupy wobec nas, to co możemy zrobić w tej sytuacji? Ja jeszcze wyświetlam ten slajd. Bernadeta? Na pewno trzeba dopytać się, co powoduje takim zachowaniem, z czego ono wynika. Jeżeli tutaj uczniowie wyrażą swoje zdanie, no to również nauczyciel musi przedstawić, co sądzi na ten temat, także wyrazić jasno swoje tutaj potrzeby. No i też w tej rozmowie traktować się bardzo poważnie i po partnersku, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. I można oczywiście to zrobić słownie, ale można też spisać na kartkach. Może się okazać, że są wspólne jakieś tutaj mianowniki i można się do tego odnieść. To zależy od tego oczywiście, jaki jest konflikt, z czego on wynika. Ja na przykład miałam taką sytuację niedawno, że uczniowie się buntowali, chciałam dobrze, a w ósmej klasie rozpisałam taki grafik sprawdzianów, właśnie badania kompetencji i właściwie aż do egzaminu, co bardzo przeraziło uczniów. W ogóle stwierdzili, że oni nie dają rady, bezpośrednio mi o tym nie powiedzieli, rozmawiali najpierw z wychowawcą. A oni się przede wszystkim przestraszyli ocen. A to jest klasa, która naprawdę dobrze sobie radzi. No i doszliśmy do takiego porozumienia. Oni oczywiście wyrazili swoje zdanie. Ja również, że przecież nie mam nic tutaj, nie mam za zadanie ich jakoś źle oceniać, czy obniżyć im ocen. Doszliśmy do takiego wniosku, że będę ich oceniała procentowo. I jeżeli ktoś się zgodzi z tą oceną, to wpisze ocenę do dziennika, a jeżeli nie, no to będzie miał szansę w drugim terminie jeszcze raz do tego podejść. I po prostu to było takie rozwiązanie kompromisowe. Ja poważnie potraktowałam ich prośbę, a oni też na to odpowiedzieli pozytywnie. Więc tutaj, a zauważyłam właśnie w klasie taka cisza, jakaś widziałam, że w tych relacjach coś się zaburzyło. To taki przykład właśnie, który miał miejsce w ostatnich dwóch tygodniach u mnie. Dzięki. Dorota? Ja przede wszystkim chapeau bas Bernadeta, dlatego że nie każdy jest gotowy, żeby się zmierzyć z taką sytuacją. I to ja nie mówię tego absolutnie w formie krytyki, bo to jest bardzo trudno, już niezależnie od relacji uczeń-nauczyciel, ale stanąć naprzeciwko grupy i powiedzieć, słuchajcie, powiedzcie mi teraz, co się dzieje, bo nie zawsze grupa ma umiejętność dawania tej informacji w sposób, tak jak mówi Maciek, oparty na faktach. Czasami to jest bardzo ocenne i bardzo trudno jest ją przyjąć. Więc to duży szacun, bo ta gotowość jest ważna, ale rzeczywiście ja sobie przypominam taką sytuację. Zostałyśmy w ogóle wezwane z koleżanką do klasy, to była bardzo liczna klasa, 35 osób, gdzie wychowawczyni sygnalizowała przemoc rówieśniczą i sygnalizowała ją tak skutecznie, że całe grono pedagogiczne właściwie nam opowiadało o tej klasie, że tam jest przemoc rówieśnicza. Tam był chłopiec z jakąś dysfunkcją w tej klasie, to była klasa siódma. Nauczyciele zapytali i całe szczęście, że myśmy się zgodziły, zapytały dwie panie, czy mogą być przy zajęciach, żeby trochę zobaczyć, jak my będziemy pracować z klasą. I po pierwszych 20 minutach klasa po pierwsze nam powiedziała tak, my wiemy, po co panie tu jesteście i jakby przestańcie się wygłupiać, czyli przestańcie robić z nami te ćwiczenia, tylko pogadajcie z nami. A po drugie się okazało, że klasa ma bardzo duży problem, jeśli chodzi o relacje z wychowawczynią, dlatego że
nie rozumiała, dlaczego wychowawczyni inaczej traktuje tego ich kolegę, który był dla nich trudny, bo on właśnie, ta relacja była bardzo trudna i klasa powiedziała wprost, tam były takie głosy, gdybym ja się tak zachowywał, czy zachowywała jak ten kolega, to pani wychowawczyni by zupełnie by mi wlepiła naganę, coś by się tam zadziało, a jemu wolno. I uczniowie nie potrafili zrozumieć, dlaczego ktoś w ich rozumieniu jest faworyzowany. Więc zobaczcie Państwo, jakie piętrowy tu jest taki, można powiedzieć, jakieś takie piętrowe pomyłki tam zostały nabudowane, tak? Bo nikt nikogo nie chciał faworyzować. Natomiast sytuacja była taka, że oni przez to, co się zadziało, jakby weszli w konflikt z wychowawczynią, i jakby, którego ona totalnie nie zauważyła, mówiąc, że uczniowie jakby stosują przemoc relacyjną wobec ucznia, więc jakby bardzo warto czasami zaufać młodym ludziom i posłuchać, co oni nam mają do powiedzenia. I to, co mówiłeś, Maćku, na początku, ta wielka trudność w wejściu w konflikt, to ja też chciałabym to podkreślić, że nie jest łatwo i zdystansowanie się od konfliktu, czyli jakby pomyślenie sobie, że może ta informacja zwrotna nie będzie dla mnie łatwa, ale może coś mi da, czegoś mnie nauczy, albo pomoże, ja sobie to przemyślę i pomoże mi to uzdrowić sytuację w klasie, to może to jest jakieś rozwiązanie. Okej, okay, dzięki. No i tak, no i właśnie, bo tu też już i na czacie, w komentarzach się pojawiają takie przykłady sytuacji, no bardzo trudnych i myślę, że to też ważne, żebyśmy jeszcze w tych naszych ostatnich 10 minutach naszego spotkania powiedzieli też o tym, że właśnie nie jesteśmy odpowiedzialni jako nauczyciele czy wychowawcy za to, żeby każdą sytuację właśnie przemocową rozwiązywać i właśnie, no bo tu się pojawiają na przykład takie komentarze, że rodzice są skonfliktowanymi sąsiadami, ich konflikt przenosi się na dzieci, które są w mojej klasie, doszło nawet do bójki w autobusie szkolnym, rozmowy z dziećmi nie przyniosły pozytywnego efektu. Tak? Tutaj jeszcze inna osoba pisała no, o sytuacjach, kiedy też jest przemoc w domu, przemoc już tutaj dochodzi do jakiejś siekiery i uczeń, który siekierą traktował rodziców, agresja tak duża, że nauczycielki mają bluzki na zmianę w biurku. Przy sześciolatkach. No więc tak, więc pytanie właśnie, kiedy, gdzie jest ta granica pomiędzy konfliktem, w którym jesteśmy w stanie zainterweniować jako wychowawcy, jako nauczyciele, w którym w ogóle możemy, bo mamy kompetencje, a kiedy już ta granica jest przekroczona, kiedy mówimy o przemocy i kiedy powinniśmy szukać właśnie pomocy na zewnątrz? To Dorota, pytanie do Ciebie. To w ogóle są dwie rzeczy. Najpierw granica między konfliktem a przemocą, która jest bardzo płynna i o ile jakby nie każdy konflikt, znaczy dobrze rozwiązany konflikt nie wyewoluuje w przemoc, o tyle jeżeli mówimy o sytuacji przemocowej w klasie, to bardzo często ona jest wynikiem nierozwiązanego konfliktu, który eskalował. To, co opowiadali Maciek szczególnie o takim polaryzowaniu się klasy, że są strony albo jest jeden uczeń, który coś robi i klasa przeciwko. Jeżeli tego rzeczywiście, czegoś z tym nie zrobimy, to może to być przemoc. Jakby ta różnica jest taka, że w konflikcie mówimy o niezaspokojonych potrzebach. Jeżeli mówimy o przemocy, to mówimy po pierwsze o cyklu, czyli właśnie ta przemoc się nie wzięła z powietrza. Czyli nie było tak, że uczeń sobie pomyślał w domu, o dzisiaj to ja pójdę do szkoły i będę przemocowy, tylko najczęściej bierze się ze strasznej frustracji, z takich niezaspokojonych potrzeb i niezaspokojonych i narastających emocji w związku z tymi potrzebami. Dla mnie tu takim dobrym przykładem jest ten przykład, który gdzieś na czacie był, że uczeń próbuje wejść do grupy i robi to nieumiejętnie. I myślę sobie, że im bardziej on chce wejść do tej grupy, tym bardziej, tak jak mówiłam wcześniej, grupa się zamyka. I jeżeli jeszcze trochę będzie on próbował, to możemy, sytuacja dojdzie do przemocy relacyjnej, bądź będzie frustrował. Może sobie postawić za
nie wiem, jakoś ambicjonalnie, że do tej grupy wejdzie, może robić coraz takie mniej akceptowalne rzeczy, a grupa coraz bardziej będzie się zamykać. I jeszcze musimy pamiętać, że grupę konsoliduje tak zwany wspólny wróg, tak? Czyli jeżeli my będziemy mieć tego wroga, to my się będziemy grupowo, i to jest ten proces grupowy, będziemy się grupowo czuć bardzo dobrze, bardzo silni, spójni grupowo. Dlatego też nie lubimy nowych osób w grupie, dlatego ta integracja, o której mówiła Bernadetta, jest taka niezwykle ważna, bo przychodzi nowa osoba i nasz system traci równowagę. I w kontekście też dzieci, które przychodzą nowe, my bardzo dużo mamy takich sygnałów, że traci się balans, że tyle uwagi poświęcamy nowym dzieciom z Ukrainy. Dzisiaj koleżanka była w szkole rano i mówi, że rozmawiała z młodymi ludźmi, to była ósma klasa, i w pewnym momencie ci uczniowie powiedzieli, ile jeszcze tych osób z Ukrainy przyjdzie, dlatego że realnie oni nam rozwalają lekcje i zaczyna się, to nie jest niczyja wina, ale już się podnoszą takie głosy, takie emocje. Wracając do przemocy, przemoc jest zawsze właśnie takim cyklem, czyli nie bierze się z powietrza, ma intencje, czyli ja chcę kogoś wykluczyć, skrzywdzić fizycznie, psychicznie, chcę pokazać swoją siłę, chcę sobie coś skompensować, chociażby to bycie ofiarą w domu, kompensuję sobie będąc sprawczynią przemocy w szkole. Jest powtarzalna, czyli jednorazowy atak może być agresją wywołaną emocjami, nie musi być przemocą, ale jeżeli cyklicznie coś się powtarza, no to jest bullying, to jest taka przemoc, to jest przemoc. No i charakteryzuje nierównowaga sił fizycznych, czyli wiadomo, słabszy, silniejszy, albo psychicznych. I tu też mamy słabszych i silniejszych, jeżeli chodzi o psychiczne. No i teraz tak, oczywiście, gdzie jest ta granica w radzeniu sobie? Ja myślę, że każdy ma indywidualną granicę, która jakby to jest moja gotowość emocjonalna do wejścia w taką sytuację. To jest moja gotowość, jeżeli chodzi o kompetencje i o możliwości czasowe. To jest też Maciek mówił taką fajną rzecz, że on najpierw się zastanawia, to idzie, mi się to strasznie podobał ten napis, że idzie i ma prowadzić język polski, opowiadać o Ferdydurkę i nagle jest konflikt. No i to jest super uczciwe, przede wszystkim wobec mnie samej, żeby się zastanowić, czy ja mam teraz gotowość wejść w ten konflikt i zawiesić Ferdydurkę na kołku, czy jednak robić Ferdydurkę w tej atmosferze, która jest taka trudna i udawać, że nic nie było. I uważam, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby rzeczywiście nazwać sytuację, powiedzieć, słuchajcie, widzę, że coś się dzieje, ale muszę zrobić tego Ferdydurkę. Jeżeli chcecie, to będziemy o tym mówić później, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja nie jestem, nie możemy. Czyli wiecie, żeby nie udawać, że nic się nie dzieje, to żeby rzeczywiście tę sytuację nazwać, ale albo widzę, że coś się dzieje, poszukajmy kogoś, zaprośmy kogoś, czy chcecie zaprosić gościa. To wszystko zależy od tego, jak bardzo my chcemy i mamy gotowość wejść w ten konflikt. I bardzo ważne jest, żebyście Państwo mieli świadomość, że nie macie obowiązku rozwiązywać każdego konfliktu i każdej sytuacji przemocowej. Bo nas to poczucie obowiązku po prostu przygniecie, przytłoczy i jak prasa hydrauliczna. Że nie dajcie się wrobić w ciągnięcie wszystkiego, tylko mierzcie takie siły na zamiary, swoje potrzeby, myślcie też o sobie, o swoich potrzebach. Tak, zdecydowanie. Bardzo to myślę ważne, żebyśmy nie brali na siebie tego wszystkiego. Tak, no zbliżamy się powoli do końca, więc chciałem jeszcze sprawdzić, czy może byście chciały coś dodać albo w odniesieniu do tego ostatniego wątku, czyli właśnie co robić, gdzie szukać wsparcia w tych konfliktach, czy tych objawach przemocy, które się pojawiają, którymi sobie nie radzimy. Maćku. Tak, to ja się podpinam tu pod apel Doroty, absolutnie. No jesteśmy po bardzo trudnych czasach edukacji zdalnej, edukacji hybrydowej. Teraz mamy bardzo duże wyzwanie w postaci pracy z nowymi uczniami. Wielu po prostu pracuje w przekroczeniu takim emocjonalnym. Już jakby też jesteśmy w tym wszystkim, no, pracujemy cały czas na sobie i to są wszystko trudne emocje. I tak dzisiaj z dużym spokojem słuchałem Doroty i naprawdę pomyślałem sobie, że to jest świetne, że
są takie organizacje, które mogą naprawdę mi pomóc i tych organizacji jest bardzo dużo, więc mierzyć siły na zamiary. Ja sam tak sobie dzisiaj po tym webinarze myślę, że to jest świetna informacja. Tutaj chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy z czatu, naprawdę bardzo krótko. Jeśli chodzi o, takie było pytanie, a co zrobić, jeśli rodzice wysyłają petycję o zmianę nauczyciela? My, proszę Państwa, jako nauczyciele nie mamy kompetencji zatrudniania ani nadzoru pedagogicznego, więc proszę jakby tak właśnie nie dawać sobie to wrzucić, tak? Ani też nie mamy jakichś boskich mocy zmieniania ludzi, także ta petycja nie jest do Państwa, po prostu. Jako nauczyciel Państwo mają taką kompetencję, że mogą Państwo wysłuchać rodzica, ucznia, mogą Państwo między uczniami spróbować przymierzyć się do rozwiązywania konfliktu, natomiast już nie muszą naprawdę mediować między klasą a nauczycielem, czy też wręcz robić ruchów kadrowych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Proszę Państwa, robimy tutaj stop, nie wchodzimy w te kompetencje, po prostu uwalniamy się, jesteśmy wolni, mamy iść do swoich zadań. A druga rzecz to było takie pytanie dosyć ogólne, co robić, żeby skutecznie rozwiązać konflikt. Myślę, że wszystko to, co mówiliśmy przez półtorej godziny, to taka refleksyjna odpowiedź, ale tak wchodząc w te punkty, jak sobie myślę, to po pierwsze wysłuchać i samych siebie, i stron konfliktu w dużej uważności i sprawdzić, czy wszyscy mamy konsensus na rozwiązywanie tego konfliktu. To tak bym to podsumował dzisiaj i bardzo dziękuję za wspólne spotkanie i rozmowę. Bardzo warto. No dobrze, to myślę, że to bardzo, bardzo fajne podsumowanie. Też zależałoby mi na tym, żebyście Państwo zapamiętali z tego spotkania to właśnie, że by... No, nie bać się konfliktów, nie unikać, tworzyć podstawy do tego, żeby rozmawiać o potrzebach i pytać właśnie o te potrzeby i emocje, jakie stoją za konfliktami, ale jednocześnie, żeby nie brać na siebie pełnej odpowiedzialności za wszystkie sytuacje konfliktowe, to też nie jest nasza rola, a tym bardziej przemocowe. Polecam nasze kolejne webinaria, śledzenie Facebooka Centrum Edukacji Obywatelskiej i bardzo dziękuję naszym dzisiejszym prelegentkom Bernadecie Białek i Dorocie Witten i prelegentowi Maciejowi Wodynie. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Państwu. I dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc.